Dzisiaj nauczymy się robić lody truskawkowe. Zapraszam do oglądania. Umyte i obrane truskawki musimy najpierw trochę pougniatać. Możemy teraz je odstawić na bok. Bierzemy drugą miskę, do której wlewamy pół litra śmietanki 30%. Pamiętajmy, że przed ubiciem śmietanki musi być ona dobrze schłodzona. Bierzemy mikser i lecimy. Im dłużej będziemy miksować, tym masa będzie coraz bardziej gęsta. Ubitą śmietankę możemy na chwilę odstawić na bok. Bierzemy z powrotem rozgniecione truskawki. I dodajemy do nich 130 g cukru. Dokładnie je teraz wymieszajmy. A do truskawek możemy teraz przełożyć ubitą śmietankę. Musimy to teraz dokładnie wymieszać. Mieszamy to czymkolwiek, może to być nawet mikser. I gotowe. I powstałą masę możemy teraz przelać do foremek. Tak przygotowane foremki możemy teraz włożyć do zamrożenia. Po 30 minutach musimy wyjąć je z zamrażarki i dokładnie je przemieszać. Najbliższe 3 godziny musimy je wyciągać co pół godziny i dokładnie je przemieszać. A potem możemy je już wstawić normalnie na długo do zamrażarki. 2 godziny już minęły i to jest nasze czwarte już mieszanie i zobaczcie jak to wygląda. No jeszcze tak ze 2 razy, czyli tak z godzinkę i odstawiamy to nawet na całą noc. Na następny dzień lody są już gotowe. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie subskrypcję, jeśli się podobało i smacznego!